Hej. Co? No to fajnie, że jest coraz lepiej. To fajnie jest, że jest coraz lepiej. Marcin nie dowierza. Zobaczymy, jak Kairos będzie się zachowywał przy psie, bo z nadprzeciwka akurat idzie pies. Nie było tak źle. Trochę się zainteresował, ale gdzieś tam Marcin próbował od niego tą uwagę odciągnąć tego psa. To wy idźcie do końca, ja tu poczekam. Już nie dam rady. My cały czas... Nie, tutaj nie będzie widać, ale my tak cały czas pod górkę idziemy. Tak mi łydki bolą, że szok. Ale kurczę, to tak naprawdę dzisiaj jest drugi dzień, jak my idziemy z nim i stosujemy tą metodę. Idę, zawracam, jak ciągnie. Więc super, naprawdę do podziwu i polecam. Zobaczcie, jak on idzie. To jest drugi dzień dzisiaj. Ale psy wyją za nami? Myślałam, że to syrena. Jak? A jeszcze propos właśnie jednego z komentarzy odnośnie przechodzenia z Kairosem obok innych psów. Zazwyczaj są to psy, które są w ogrodzeniu i bardzo szczekają. Próbujemy Kairosa przede wszystkim jakoś zainteresować czymś innym, żeby on nie zwracał uwagi na te psy. Zazwyczaj jest to przysmak. I nie wiem, czy w tym filmiku w którymś momencie właśnie było, że ja chyba szłam z Kairosem.
i gdzieś tam ten przysmak cały czas przed nosem miał, bądź Marcin stosował też to, że zawracał. Zawracał i jeszcze raz próbował iść tak, żeby Kairos nie zwracał uwagi na te psy. Także gdzieś tam w filmiku to jest pokazane. Być może w następnym filmiku coś tam będzie więcej. Bardziej się skupiliśmy na tym, żeby jeszcze trenować z nim tą luźną smycz. I tak jak mówiłam Wam wcześniej, jak na drugi raz na luźnej smyczy szedł, było, no super było. Były oczywiście momenty, gdzie ciągnął, no ale to tak, nie wiem, co? Nie, drugi, trzeci, sobota, niedziela. Aha, tak, sobota, niedziela, poniedziałek, no. Czyli trzy dni takie mieliśmy, gdzie chodziliśmy z nim właśnie na tej luźnej smyczy i ogólnie 80% spaceru było spoko, no ale oczywiście gdzieś tam zawsze on pociągnął, ale to już nie było takie ciągnięcie, tak jak wcześniej, że się biegło za nim, przynajmniej ja. No, także krótki filmik wstawiam, oglądajcie i do następnego razu.